Jesteśmy w Born, w jednym z najważniejszych jesiotrowych miejsc na świecie. W miejscu, w którym rodzą się te prehistoryczne organizmy, jak sama nazwa wskazuje. W miejscu, w którym na ulicach można zobaczyć film, który leci w tle. Film, który w bardzo ładny i obrazkowy sposób przedstawia historię jesiotra. Wszystkie te informacje były już przedstawiane w poprzednich filmach realizowanych podczas zarybień rzeki Wisły, Odry czy Warty, więc już je znacie. Ale na ciekawą uwagę zasługuje fakt, że to właśnie Wisła z wszystkich rzek Europy była jesiotrowym numerem jeden w całej zlewni Bałtyku. Born to małe miasteczko. Natomiast samo miejsce pod względem warunków naturalnych jest idealną lokalizacją na badania, rozmnażanie oraz zarządzanie restytucją tych organizmów. Dziś kolejna porcja wiedzy. Dlatego zapraszam do subskrypcji, polubienia oraz na film. Dojechaliśmy na miejsce, gdzie jesiotry z Kanady samolotem, takie jesiotry 2-3 metrowe, przyleciały do Europy, żeby stanowić takie podstawowe stado europejskich jesiotrów, które chcemy odrodzić w zlewni Bałtyku. Znajdujemy się po stronie niemieckiej w zakładzie naukowym ośrodku. Idziemy wręczyć polskiego jesiotra niemieckiej stronie. Zobaczcie, jaki piękny dom. No, też ma kilkaset lat. Miejmy nadzieję, że nas w ogóle tu wpuszczą. Trzymajcie kciuki. Instytut. Powiadomiliśmy instytut, że tu będziemy. Instytut powiadomił stronę niemiecką. Niedawno te ryby były badane. No ale chcielibyśmy zobaczyć Big Ostronosa i zobaczyć, w jakich warunkach tutaj są. Ciekawe. O, znajduje się jakiś zbiornik. Być może to tutaj. Tam są zbiorniki. Idziemy kogoś znaleźć. Chodź, baby. Hello! 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 Hi! Hi. Did you? Oh! I'm Christine. Sebastian. Hi. Hi. Hello, Magda. How are you? Fine. And you? Fine, thanks. Very fine. Nice holidays, yeah? Holiday and... work. Nice. Wow. Work. Also work, yeah? Yes. Zajmuję się szatrami. So you work on the... Yeah. Yeah. O, to się mogę przyzwolić? Yeah, of course. Yeah, we work with Deutsche. We have our... so, do you want to look around a little bit? Yes. Okay. So here we have our parents, our spawners. Że, rodzice, którzy się tutaj urodzili. Yeah, at the moment you can't see them. O, było widać. How
Bye. Oh, witają nas. The biggest one is 2.5 meters. And has 120 kilos. Oh, 120 kilograms. Wow. Yeah. Yeah, that's nice. Maybe I can show you. We have here a feeding table, but I need. Oh, będzie karmienie. Mają ten. Look at this. Mm-hmm. This is a feeding table. Here yeah. They get their food. Mm-hmm. Right. Czyli pani daje jedzenie im na tym. To jest granulat specjalny. Yeah. Do jesiotrów. Ile tutaj jest sztuk? Jesiotrów? Mm-hmm. How much fish you have got in here this time? 30. 40. Yeah. Oh. Yeah. 30 fish? Dużo. About 10 females and 10 kobiet. 20 males. I 20 facetów. Yeah. To 30. So sometimes you can see them. Aha, czasami możesz je zobaczyć, czasami nie. They are. Od jakiego roku tutaj są? Since what year they are in here? Since 2005. 2005. Okej. Okay. Od 2005 roku. I to są te, które przeleciały in Canada? This fish, they are adult, right? Yeah. And what about this one, which one fly from Canada? Where they are right now? They are still in here or they are yeah, still they are still here. To są te. They came here in 2005 and 2006. Okay. And, okay. Yeah, oh, there was one eating. Yes. You can see how the table is. No, it's the water is too yeah, it's from the bottom. Mm-hmm. Odpływają. Zjadłyby. Wiedziały, to że przyjdziemy. A widzisz, larwy wpuszczone do wizerzy. Okej. Okay. Right? Thank you so much. In Poland, tu. Yeah, right. Powiedz, że teraz wpuszczaliśmy 1, 2, 3, 5 river. Yeah. Drwęca, Wisła, yeah. Oder, yeah, wiadomo. Right. And Warta. Yeah, right. Nasza ukochana rzeka. No. Nasz mentor Andrzej, Andrzej Kapusta. Yeah, right. Pięć jesiotrów znaleźliśmy. I chipy, chip jest, pochodziły od społeczeństwa, nie? Czyli when we try buy this transformation, all the people they try help us, so we find some man and he's so much good, so he helped us to buy this transformation, so we can put this transformation on the fish. Oh, that's cool. Yeah. It was very, very hard. In Poland, very, very, jak to jest trudno. It's very, very hard to find from the one receiver in the boat. Yeah. One receiver automat receiver. Yeah. Przestawialiśmy go. Yeah. Razem płynęliśmy. We worked together. Yeah. Nice. Yeah. 15 dni. 15 days. And we follow of 10 them. Nocy. Yeah. And we spent almost 10 nights on the boat. Yes, that's right. Yes, it was very, very. Video in drone in no, filmy będą powstawały po kolei. You know, I saw this fish first time, and I just love this. Yeah. So he's so smiling nice. All the time, and he's oh my gosh. Wow. Oh no, he's on the table. Przypłynął do stołu. Moment. No, other. Yeah. Oh yeah. Oh, no. Dramat. To, yeah. Disaster. No comment. To, They they also found that sturgeon. Znaleźli też te larwy, tak? Tam. Two fish in Widuchowa. Yeah. One mogły pochodzić od was. They are from here, but we not in sure nie jesteśmy. No, z tego. No, nie no były, in trans you know. Ah, they had this yes. Yellow. Yes, tag. Yes. Yeah. They doesn't. No. Dużo jesiotrów. It's very, very, no powiedz mi, co chcesz powiedzieć. Te ryby jest też wpuszczanych do rzeki hodowlanych. Oh, there's a big hybrid. There's a lot of yes. fish hybrid, so they put it into the river too. Oh, yeah, of course, yeah.
Yeah, that's bad. Wędkarze, czy fishing man, yeah. Łowią tam, gdzie się stawię, biorą i przerzucają do natury. We also have this here in Germany because people don't know that there are more sturgeon species, right? They are not aware that we have several sturgeon species. That just one species is native for Odra River. No, tylko że jeden gatunek jest dostosowany do small warunków. Education. No my jesteśmy i edukujemy. We try educate everybody. That's good. They That's can. Very good. And do you know the 50 tysięcy dzieci. 50,000 children we educated for the year. No. That's nice. Oh, that's so cool. Oh, I love it. Yeah. In nice, yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 years. Yeah, keep going. Keep going. Yeah, it's very important. And they, you know, I think so they are very, very interesting about this. This year we had we also had had a release with pupils from a second class, I guess. It's also from school. School kids. Klasy przychodzą, like dzieciaki. This size. And we make also a release into the Baltic Sea, and they were so exciting. Wow, it's, so nice. It's a big That's fish. So cool. Yeah, they were really happy about this. It was nice. We want to continue also with kids. 600 kilometers by the car. Yeah. Oh, but this starts. Yeah. We start in here. Yeah. The so the children, they put the fish. Andrzej. Yeah. Oh, yes. Nice. It was 70 fish with this. Infant. Yeah. 10 fish with the transfer. Yeah. No. Yeah. Yeah, automatic. So yeah. Yeah. Yeah, nice. 180 hours of work with this receiver. Yeah, nice. That's Unieju still. Yeah. 165 kilometers of river when we follow of them. The boat, on the boat. That's still Warta. Small river. Yeah. Jeszcze. It wasn't too deep. It was very, very 15 days with. We spent over 30-40 centimeters rzeka. You know, the river was deep only 30-40 centimeters. Yeah, yeah. It was terrible. Wow. That's the Warta. That's Warta? Yeah, yes. That's Warta. Oh. It's very, very deep, so you can see. You could have swim. Woman in the boat. Yeah, that's right. Okay. Nice. 10 nights. Yeah. Coffee. Yeah. Chair. Oh, and that's a receiver. Receiver in the boat, yes. Hydrophone? Yes. Hydrophone, yeah. Phone to Andrzej. Yeah. It's a good information to Andrzej. We find a fish. Yeah. 120-60 grams. 690 millimeters. And we check number of the transfer. Yeah. Mm-hmm. Jacob. His name was Jacob. Because every fish from they have got a name. Yeah, from the child. From the children, and who would like to give us a more of help? Oh, nice. It was a question not Odro. Yes. In here, it was the last time when we try and find any fish, but it wasn't successful. Yeah. It was very, very hard. Oh, it was. Yeah, yeah. Wow. That's the Warta too. Yeah. Nice. So we wanted to do this also this year. Czy chcemy zrobić to w tym samym, teraz w tym roku też? But we can't release fish into the Odra River, right? Nie so we have to stop this project. Nie możemy przestać na razie. Tam. Maybe next years? Yeah. I don't know. We don't know. Yes. Oh, yes. Płyną. Pokazał się płetwą. Come on.
No ale zawsze pojawia się taka informacja, nie? Że piąty jakby po wypuszczeniu. Sonar. We have got a sonar on the boat. Yeah. One powinny być widoczne. Mamy tu kilka takich parę miejsc do sprawdzenia. No i very nice. Beautiful job. Yeah, yeah, of course. That's cool, yeah. Nice. It's a coast trip, not Oldenstall. National park. Park. National yeah. park in oh. National park, yeah. Mm-hmm. Yes. Nice. That's so cool. Okay. Yeah, some open people, they try give you know, support us yeah. and they yeah. give us a good world, so yeah. we try the best. Yeah, of course. Że dużo osób nam pomaga i chce i daje nam takie dobre słowo, żebyśmy pchają nas, they are pushing us. O, ale poszedł. And in winter they don't get any food. Oh, because right. oh. when it's too cold they don't eat. Under 10 degrees, below 10 degrees mm-hmm. they don't eat. Poniżej 10 nie są karmione, jak jest zima nie są karmione. Poniżej 10. Powiedz, poniżej 10 stopni temperatury tak. wody. Mhm. Mm-hmm. A jaka tu jest głębokość? How deep is it here? Oh, it's only about 2 or 3 meters. Okay. 2-3 metry głębokości. I siotry, które w ilości 40 sztuk tutaj, jako dużych osobników, dojrzałych, przetransportowane zostały z Kanady, żeby zapoczątkować coś pięknego. Pływa tutaj, słuchajcie. Pływa tutaj w tym zbiorniku i tak obserwuje, czy się pokażą, czy nie. Ale jaja, tutaj dzięki współpracy z Instytutem Rybacza Śródlądowego z Olsztyna, znowu dzięki współpracy Olsztyna Instytutu z tym tutaj zakładem naukowym. Był! A ja łażę gdzieś tam. A one do dziewczyn podpływają. No ale chciałem wam generalnie powiedzieć, że tutaj się znajdują te siotry, które zapoczątkowały tą niesamowitą historię restytucji jesiotrów w całej zlewni Bałtyku. Są również tutaj stąd wypuszczane do Polski, głównie do Odry. I cieszymy się, że tutaj możemy być. Wchodzimy teraz do podchorowalni. Zobaczcie, jesiotrowej. Ale pięknie tutaj wygląda. O, jakie fajne. O, okej. Jest albinos. Jest. No, no. A, okej. Pigment ciała oka ma, okej? Rozumiem. Czyli biały. Czyli to nie jest albinos, ale widać złoty jesiot wpływa. Ale pięknie. Tak, biały zostaje. Zobaczcie, mają super system, taki jak rzeka, woda tutaj jest naprowadzona i jesiotry normalnie mają warunki jak najbardziej zbliżone do rzeki. Ile jest w jednym takim basenie, jaki jest obsad? A. Zapisane. 350, tak? Tak. Okej. Okay. I one zostaną jak długo tutaj? Tak.
Nowe pokolenie jesiotrów puszczanych do całej zlewni Bałtyku, również do naszych rzek. Tu są hodowane, podhodowane w takich małych zbiorniczkach. Potem przesadzane są do większych. Po kilku tygodniach, około 3, jest data, ile jest sztuk w obsadzie. Potem te obsady się zmieniają oczywiście na większe, najważniejsze, dopływ wody. Wszystko zbliżone jak rzeka. Są unowocześnienia, które mówią, że powinny się też pojawiać tutaj kamienie, różne charakterystyczne rzeczy, które możemy spotkać w środowisku właśnie rzecznym, ale też ten pojemnik jest specjalny, bo ma takie, zobaczcie, koryto rzeczne, głębsze, węższe. Super, świetna kondycja w ogóle tych ryb. Super condition. Super condition. And these are still fed by hand. Ah, no, by automat. Yeah. The automat only in the night. Tylko automat jest na noc. A, to ważne, widzicie, ręcznie są karmione jednak, a automat tylko i wyłącznie jest w nocy. But at the moment they... To są pojemniki, w których się przetrzymuje jesiotry w pierwszym stadium. Zobaczcie, ile ich tu jest. One są około 3 tygodni tutaj. Mają specjalne karniki automatyczne do pokarmu. No i jest przy każdym zbiorniku oczywiście data, ilość sztuk. Następnie są przesadzane do większych, a tu mamy ryby też już większe. Zamknięty jest, jestem czy otwarty? Nie, otwarty, każdy jest pod szczególnikiem. Okay. Zobaczcie, jakie one są wielkości. To są roczne ryby, natomiast one są podhodowywane specjalnie w cieplejszej wodzie, żeby miały szybszy przyrost. PZW to Hoon, it's an angler association. And how long is that?
We don't know. One jeszcze nie doszły do dojrzałości płciowej. It depends on size, not on time. No, but we have one experiment. We have one sturgeon now for 2 years in warm water that has this size. Okay. So I think it needs maybe 3 or 4 more times, years. Yes. And then he's ready or she. Okay. We don't know. Okej. Okay. No, zadałem takie pytanie dodatkowe, bo chciałem się spytać, do jakiego czasu dorastają, jak długo potrzebują, żeby dorastać do dojrzałości płciowej, ale oczywiście to jest projekt nowatorski i przez 3 lata hodowali rybę. O, jest, płynie. O, ja. Czuję to. Nie bój się. What are you doing in here, right? Wow. O, ja, ładnie. I to jest 3-letni jesiot. W takim, nazwijmy to, programie eksperymentalnym podhodowywany w cieplejszej wodzie. Jaką temperaturę? What is the temperature in here right now? It's 20 degrees. Maybe at the moment it's 22 or 23. Okay. But in winter we just had like 17. Uh-huh. Because we don't want them to grow too fast, and that's why we put the temperature. Yeah. Okay. Yeah. But we can't control the temperature actively, so we can't cool the system. Uh-huh. We only can heat. And the problem in the moment is outside it's very hot. Tak. And these tanks already have like 23, 4, 5 degrees even. And we can't cool. Czyli chłodzić się. Yeah. Okay. And, mam nadzieję, że zrozumieliście. That's a little bit of problem. Not for sturgeon. They are fine with higher temperatures. But we also have other species and they get problems even with 25 degrees. Right. That's our problem at the moment. Tak. Yeah. But sturgeon are fine with these temperatures. And this one also will go outside. So, because now it's getting too big for this tank. She has to go. These ones, they will get here. No. No nie, tylko teraz jak nie ma sezonu reprodukcyjnego, to i tak większe wkładają tutaj, nie? Tak, rozdzielają sobie. Mhm. A normalnie to idą tutaj tylko i wyłącznie, jak chcą oddzielić i przygotować ryby do reprodukcji. It's the same like in the other one. You can't see, but there are some. Musi być siatka, bo one skaczą, nie? Right. They are jumping? Sometimes, yes. Sometimes they are jumping, yeah. And these are fish. In this tank and in that tank, mm-hmm. about 120 fish. This size, and they should get a telemetry tag inside the belly. Yeah, for this telemetry experiment in the Odra River. Oh, even though for Odra, right? So we can't put them into the Odra. I think we will put them into Szczecin Lagoon. Aha, że w Szczecinie najpierw. Because we want to see which exit they take into the Baltic Sea. Tu są przytrzymywane ryby, które mają nadajniki już i one będą wpuszczane do Odry, żeby sprawdzić, czy przepłyną przez Dźwinów, czy przepłyną przez Świnoujście, czy przepłyną tutaj tędy po niemieckiej stronie jakby do morza. Niestety nie może być to teraz realizowane ze względu na to, co się dzieje na rzece Odrze. Project manager office. Oh, okay. Mm-hmm. So this is your children? Yeah. My children, I love them. To są dzieci teraz, bo to jest jej projekt. Yeah. Cudowne. Duża taca, to tam sobie wiesz, płynie cały, nie? I... No, no
i pobierze, tak, bo to tak nie wygląda. To jest duża taca. Stół jedzalny dla nich. No tak to wygląda, słuchajcie, żeby zreasumować. Tu pływają, o, już podpłynął jakiś pod tacę. Tu pływają dziesiątry. Ile już tu jest? 40? Nie, 40 zostało przywiezionych, ale te 40 to jest utrzymywanych, prawda? Oj, targnął. Tam w legarni pokazywaliśmy wam produkcję maluchów od pozyskanej ikry z tych ryb. Jeszcze pobierają tutaj ikrę z Kanady i rozmrażają. Różnego rodzaju eksperymenty są tutaj prowadzone, między innymi eksperymenty dotyczące właśnie wędrówek, kierunku, zmian ewentualnych tego kierunku czy podróży. Badania genetyczne dotyczące rozróżnienia. Oj, płynie. Aj. No, nie mogę się skoncentrować. Badania dotyczące również genetyki. Genetyczne badania. No, sorry, zobaczę. Badania i tutaj Niemcy akurat przodują wśród krajów, które są w projekcie HELCOM, restytucji jeziora Ostrołęcego w zlewni Bałtyku, ale Niemcy akurat właśnie przodują w badaniach genetycznych, które to pozwalają szybciej niż te 15 lat przebywania w naturze określić dojrzałość płciową oraz określić, który to jest samiec, a która samica, i potem są przetransportowywane te ryby do takich specjalnych zbiorników. W celu przygotowania do tarła. No i co, pokiwa płetwą, czy nie pokiwa na koniec? Piękne, duże ryby. W naturze również można by było widać takie spektakularne spławianie się kilkumetrowych okazów. Stanowiłyby jedną z największych ryb, znaczy w środowisku słodkowodnym największy jest sum, ale z dwóch środowiskowych wówczas największy byłby jesiot, największa ryba, która by mogła pływać i pokazywać się podczas obcowania z naturą. Niesamowite. Dostaliśmy zaproszenie, żeby jak będą przesadzać ryby, żebyśmy przyjechali i nagrali i pokazali wam, jak one są duże. Pozdrawiam serdecznie po stronie niemieckiej. Oczywiście wielki żal jest tutaj wobec tego, co się stało z rzeką Odrą. Zostały wstrzymane w tej chwili wypuszczania
do czasu, aż instytut oraz strona niemiecka nie będzie pewna, że woda w Odrze i środowisko jest bezpieczne do kontynuowania projektu i do wpuszczenia tych ryb, żeby bez problemu mogły tam płynąć i funkcjonować. Znaleziono podczas zatrucia rzeki Odry, jesiotry. Część z nich była jesiotrami hybrydowymi. Jeden na ten moment, kiedy tutaj kręcę, był faktycznie jesiotrem ostronosym. On nie był z naszego wypuszczenia, które realizował Instytut Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna. Nie miał tabliczki. On był tutaj właśnie z tego zakładu, który no niestety nie przeżył tego, jak wszystkie organizmy, których spotkał ten los zgotowany przez nas nad rzeką Odrą. Jesiotrów z Born, dzięki w zasadzie uprzejmości Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna, no, w którym przyszło nam brać udział w projekcie restytucji jesiotra w Polsce. Restytucja oczywiście dotyczy całej Europy, ale mówimy tutaj o zarybieniach naszych rzek. Cieszymy się bardzo, że nie widzimy tych jesiotrów teraz przy zatruciu rzeki Odry. Został w zasadzie zidentyfikowany jeden, drugi jest pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o jesiotra. Jest to jesiotr tutaj właśnie pochodzący prawdopodobnie z Born, ewentualnie z podchowalni po naszej stronie, ale ryba pochodzi z Niemiec. Niesamowite przeżycie. Trafiliśmy na bardzo sympatyczną Krystynę, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Andrzeja, który tutaj nam też pomógł w wejściu do gigantów, które przeleciały ocean, żeby dać to podstawowe stado tarłowe. My jako Polska mamy własne już też stado tarłowe. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom i wszystkim osobom, które wsparły projekt jeziora ostronosego w Polsce i jego zarybienie, i zakup nadajników, i śledzenie tej ryby przez wartę. No właśnie, żebyśmy też mieli pewność, że ona popłynęła do morza, z którego trzymajmy płetwy, żeby wróciła do naszych rzek. No i oczywiście, żeby te rzeki były czyste, żeby nie było takiej sytuacji, jaką teraz wszyscy musimy przeżywać, związaną z Odrą. I zapraszam do wsparcia osób, które uważają, że takie działania są potrzebne i ważne dla nas, nie tylko dla wędkarzy, ale dla ludzi, dla środowiska naturalnego. Pozdrawiam. Dzikie jest piękne. Albo i nie.
Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.